Gmina Lewin Kłodzki, będąca jedną z najmniejszych gmin pod względem zaludnienia, może poszczycić się świetnym bilansem inwestycji lokalnych za lata 2018-2020. Według dwutygodnika Wspólnota Lewin Kłodzki uplasował się na 9. miejscu w skali kraju. Ten wspaniały wynik, 9. miejsce, niewątpliwie jest dużym zaszczytem, wyróżnieniem zarówno dla mnie, dla mieszkańców, dla całej gminy. Wynik ten świadczy o tym, że naprawdę ogrom inwestycji zostało wykonanych w latach 2018-2020 i że gmina zmierza we właściwym kierunku. Wśród inwestycji można wyróżnić przede wszystkim termomodernizację i przebudowę budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej. Wartość tego zadania to prawie 4,5 miliona złotych. Kolejną dużą, a właściwie powiedziałabym, że największą inwestycją, którą udało się zrealizować, jest przebudowa budynku przy ulicy Chopina 2 na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wartość tego zadania to prawie 5 milionów złotych i tutaj gmina zrealizowała salę wystawienniczą, salę taką muzealną poświęconą Violetcie Villas, naszej wybitnej mieszkance i artystce. Spośród innych inwestycji, na które warto zwrócić uwagę, to niewątpliwie rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku Lewina Kłodzkiego wraz z kolorową fontanną, przebudowy dróg ulicy Okrzei Kościelnej placu Tadeusza Kościuszki, remont drogi Lewin Kłodzki-Witów. Są to inwestycje, każda z nich o wartości ponad miliona złotych. Udało się nam również zrealizować budowę placów sportowych rekreacyjnych w dwóch miejscowościach na terenie gminy, w Jeleniowie oraz w Dańczowie. Poza tym modernizacja zbiornika wodnego na potoku Klikawa wraz z kilometrową drogą dojazdową, odmuleniem wszystkich trzech zbiorników, remontem murów, wykonaniem mostka. To są, myślę, takie najważniejsze inwestycje, ale nie możemy też zapomnieć o inwestycji, która niewątpliwie wpłynęła na poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Jest to inwestycja o wartości ponad 2 milionów złotych. W ramach tej inwestycji zostało zainstalowanych 95 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii u naszych mieszkańców, czyli instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła oraz kocioł na pelet. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2018-2020 wynosi ponad 18 milionów złotych. Środki, które udało się pozyskać, to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Najwięcej pracy i zaangażowania wymagała od nas przebudowa budynku przy ulicy Okrzej 2. Dzisiaj funkcjonuje tam Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, niewątpliwie inwestycja bardzo potrzebna naszym mieszkańcom, w związku z tym, że na terenie gminy już od wielu lat nie funkcjonował Ośrodek Kultury. W obiekcie znajduje się siłownia, sala kinowa, sala muzealna Violetty Villas, sala wystaw czasowych, biblioteka z czytelnią, sala konferencyjna, pomieszczenia dla seniorów i dla młodzieży oraz pomieszczenia dla fundacji i stowarzyszeń. Taki wynik to niewątpliwie ciężka praca całego zespołu, tutaj pracowników Urzędu Gminy, to im tak naprawdę należą się gratulacje za ten wynik, który gmina osiągnęła. Bez ich pracy nie byłoby tych wszystkich inwestycji.